Dzisiaj miałem przyjemność wziąć udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagiewnikach. Wziąłem w nim udział w dwóch rolach, zarówno jako wicestarosta powiatu włocławskiego, ale myślę przede wszystkim jako wiceprezes zarządu gminnego, a jeszcze bardziej jako strażak, chociaż mój dzisiejszy strój tego nie pokazuje, bo wcześniej uczestniczyłem w dwóch spotkaniach, gdzie ten mundur nie był wymagany i nie zdążyłem się przebrać, ale od 25 lat jestem strażakiem i nawet powiem szczerze, że trochę się dziwnie czułem, że tutaj w tej rodzinie strażackiej byłem, nie miałem na sobie munduru, ale myślę, że będę starał się w tym względzie poprawić, tak jak w każdej jednostce na początku roku, także i w tej odbyło się zebranie sprawozdawcze. Druhowie podsumowali poprzedni rok, ale także przyjęli plany działalności na rok 2014. Na tym zebraniu podjęto jedną z ważniejszych decyzji. Otóż wspólnie i władze gminy, i druhowie z tej jednostki zadecydowaliśmy o zakupie nowego samochodu strażackiego, który pod względem funkcjonalności będzie bardziej odpowiedni niż obecny, który jest i stoi w garażu. Ja myślę, że idąc za głosem potrzeb druhów, prezesa, komendanta i ludzi tutaj mieszkających, ten samochód będzie po pierwsze częściej wyjeżdżał do akcji i będzie zaspokajał w sposób znaczący potrzeby tutaj mieszkańców Łagiewnik, jak i okolicznych miejscowości. Bardzo się cieszę, że druhowie też myślą o zapleczu tutaj swoim, o bazie. Chodzi mi o świetlicę wiejską. W ubiegłym roku na remont tej świetlicy przeznaczyliśmy środki unijne. W tym roku będziemy kontynuować remont, zakończymy ten remont i zamyślamy wystąpić do lokalnej grupy działania o pozyskanie pieniędzy na wyposażenie. I tak właściwie kontynuując myśl pana prezesa, jeżeli te wszystkie zamierzenia i plany by się spełniły, to jest to jedna z kolejnych jednostek na terenie gminy Włocławek, która będzie i wyposażona, i będzie miała odpowiednie warunki do swojego funkcjonowania. Jednostka OSP Łagiewniki jest bardzo prężnie działającą jednostką. W poprzednim roku mieli jubileusz 45-lecia istnienia, bardzo ładnie go zorganizowali, brali udział w zawodach sportowo-pożarniczych, zajmując drugie miejsce w gminie Włocławek. W zeszłym roku także pozyskali wiele sprzętu, pompę szlamową, pilarkę, dokończyli remont garażu, także po tych działaniach widać, że ta jednostka idzie w dobrą stronę. Pracuję z naszymi druhami już trzeci rok. Za mojej kadencji trochę się poprawiły nasze standardy, nasze jednostki, jak i w tym roku też planujemy zakup bardzo dobrego samochodu lekkiego, który usprawni naszą jednostkę w działaniach prewencyjnych, jak i wyjazdowych do ratowania technicznego, jak i do powodzi. Nasza jednostka liczy 42 członków, w tym dwóch członków honorowych, 10 wspierających. Co tu mogę jeszcze o naszej jednostce powiedzieć? Jeśli chodzi o zawody, w tamtym roku zajęliśmy w gminie drugie miejsce, w powiecie 9. Także nasza jednostka jakoś tam się zajmuje te lokaty w naszym regionie. Także no, co tu można więcej powiedzieć? Jestem zadowolony jak na razie ze swojej jednostki, współpracy naszych z kolegów, z którymi współpracuję na co dzień. Także oby tak dalej i dalej. Finansowo troszkę gorzej, mamy braki zawsze w tych finansach, borykamy się z tym, szukamy sponsorów, sponsorzy niechętnie, ale jakoś ich tam pozyskujemy. Nasz budżet no, maleje, można powiedzieć, bo zaczynaliśmy od 10 tysięcy, teraz zmalał do 4 tysięcy, ale sądzimy, że jakiś tam sponsorów pozyskamy i może nam się uda jakoś tam bardziej lepiej funkcjonować i pozyskiwać te fundusze. A jeśli tu mówię, to bym prosił o przekazanie na naszą jednostkę tego 1%, który każdy może oddać na naszą Ochotniczą Straż Pożarną z Łagiewnik.
tak żebyśmy byli niezmiennie wdzięczni za pomoc dla naszej jednostki w działaniach prewencyjnych i pomocy ludziom, wszystkim społeczności. W naszej gminie Włocławek mamy 7 jednostek ochotniczych straży pożarnych i stosownie do ustalonego harmonogramu, jak w każdym roku, tak i w tym roku odbywamy serię zebrań sprawozdawczych. Jest to już trzecie zebranie WSP Łagiewniki, przed nami jeszcze 4 zebrania. Na tych zebraniach podsumowujemy osiągnięcia w poszczególnych jednostkach za rok ubiegły. Przyjmuje się w poszczególnych jednostkach plany, zamierzenia finansowe, gospodarcze i organizacyjne na rok najbliższy, na 2014 rok. Jak mówiłem w swoim wystąpieniu, gmina Włocławek w zeszłym roku miała sporo osiągnięć. Mieliśmy 2 piękne jubileusze. Jubileusz 45-lecia WSP Łagiewniki, czyli tutaj u dzisiejszych gospodarzy. Również jubileusz lecia obchodził OSP Świętosław. W zeszłym roku również przeprowadziliśmy remonty, między innymi w tej jednostce, jak widzicie, piękny, wyremontowany obiekt. Również takie remonty prowadzone były OSP Warząchewka i prowadzone są w OSP Smulnik. Również pozyskano nowy sprzęt, nowy samochód otrzymał OSP Duży, nowoczesny samochód otrzymał OSP Kruszyn. Ten, który oni posiadali, przekazali dla OSP Smulnik. I również nowy samochód, oczywiście mniejszej wagi, otrzymał OSP Dom Polski. Wśród tych 7 jednostek OSP w gminie Włocławek, 2 jednostki, OSP Kruszyn i OSP Smulnik, należą do Krajowego Systemu Ratownictwa Pożarowego. Są to jednostki, które są wiodące w gminie i spełniają rolę pomocniczą dla działań, jakie prowadzone są przez Miejską Państwową Straż Pożarną we Włocławku. Również w odbywających się w roku ubiegłym na zawodach powiatowych sportowo-pożarniczych w Kowalu nasze jednostki uzyskały znaczące wyniki. OSP Warząchewka wygrała obydwie konkurencje w kategorii dziewcząt i chłopców. W kategorii kobiet pierwsze miejsce w powiecie zajęło OSP Smulnik. Natomiast w kategorii mężczyzn drugie miejsce w powiecie zajął OSP Kruszyn, a ta jednostka, w której tutaj jesteśmy, Łagiewniki, zajęły drugie miejsce w gminie Włocławek. Robimy wszystko, by nasze jednostki spełniały swoją rolę, by organizować ludzi do działań społecznych w poszczególnych jednostkach, by zgodnie z założeniami, jakie przyświecają temu ruchowi społecznemu OSP, rozwijali członkowie w poszczególnych jednostkach swoją działalność, swoje zainteresowania, rozwijali uzdolnienia czy prowadzili różnorakie działalności społeczne.